Myślę, że tak, że statystycznie ten rok był zbliżony do poprzedniego roku. Poza zdarzeniami o charakterze typowo takim kryminalnym, to znaczy włamaniami, kradzieżami, było tego trochę więcej, może z powodu zagrożenia wynikającego z budowy trasy S8, ale jeżeli chodzi o pozostałe charakterystyki pozostałych zdarzeń, mieliśmy na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Nie operujemy tu wielkimi liczbami, ponieważ tych zdarzeń już nie ma tylu, dlatego też bym powiedział, że jest to poziom zbliżony. Na co kładliście przede wszystkim nacisk? Panie rektorze, w tej chwili przynajmniej osobiście ja uważam, że powinniśmy kłaść nacisk na kontakt ze społeczeństwem. To jest najważniejsze, bo zaistnienie przestępstwa to już jest efekt końcowy. Natomiast uważam, że w tej chwili powinniśmy kłaść nacisk na kontakt ze społeczeństwem, uświadamianie ludzi w pewnych zachowaniach, chociażby ostatnie zdarzenia, które miały miejsce w Wieruszowie, gdzie grupa dokonała kilku i usiłowała dokonać kilku przestępstw metodą na tak zwanego wnuczka, pokazało, że te nasze działania i wasze działania wspólne, uświadamianie ludzi, dały efekt pozytywny. Nie udało się to w kilku przypadkach, raptem w jednym. Natomiast te pozostałe świadczą o tym, że ludzie mają świadomość. W ubiegłym roku burmistrz w ramach swoich działań wyasygnował kwotę na dodatkowe służby, które miały charakter służb prewencyjnych, topowych, gdzie policjanci pełnili służbę patrolową pieszo, po to, żeby móc mieć kontakt bezpośrednio z osobami, wysłuchać ich, porozmawiać, jakie mają problemy, czego oczekują, co my możemy pomóc i ewentualnie poradzić w różnych sytuacjach. Panie komendancie, co może pan zaliczyć właśnie do sukcesów ostatniego roku? Wydaje mi się, że pewnego rodzaju stabilność. Ja osobiście uważam to za sukces, co prawda niekoniecznie od nas on zależny, ale taka stabilność kadrowa w miarę, ona daje dużo łatwiejszą pracę. Nie odnotowaliśmy zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, co też należy uznać za duży sukces w kierowaniu jednostką. Co prawda mieliśmy jedno zdarzenie w tym charakterze. Policjant kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości poza terenem powiatu i poza służbą. Niestety to był policjant z powiatu wieruszowskiego. Tak, poza tym nie odnotowaliśmy innych wydarzeń nadzwyczajnych i z tego się osobiście cieszę. Cieszę się też, że na terenie całego powiatu nie odnotowano zdarzeń o takim charakterze trudnym, na przykład z wielkich zdarzeń komunikacyjnych. Także wydaje mi się, że to chyba dla mnie i dla wszystkich policjantów i policjantek i pracowników komendy jest sukcesem. A co jest z piętą achillesową, już tak kończąc? Piętą achillesową. Wydaje mi się, że mimo wszystko ilość etatów, kilka etatów z pewnością poprawiłoby stan możliwości funkcjonowania komendy, ponieważ nie ukrywam, że bardzo dużą ilość służby, czasu, policjantów musimy kierować do zabezpieczenia przejazdów kibiców. Być może to się trochę zmieni z racji trasy S8. Ale do tej pory naprawdę angażowaliśmy bardzo znaczące siły i środki, jeżeli chodzi o całość etatu Komendy Powiatowej, dla zabezpieczenia przejazdów kibiców. Niestety odbiło to się na ilości służby w typowym terenie, jak my to mówimy, czyli powiedzmy na terenie gmin, patroli typowo takich prewencyjnych.